Siema, dzisiaj film pod tytułem Martwy ciąg, a ból pleców, czyli czy powinien wykonywać martwy ciąg, gdy bolą mnie plecy, gdy mam jakieś urazy kręgosłupa, jakie są badania na ten temat, o testach, o programowaniu i technice. Łapy nie ma. Tutaj macie kontakt do współpracy ze mną oraz kod KFD. Nie ukrywajmy, ale dla osoby początkującej martwy ciąg jest jednym z najbardziej wymagających ćwiczeń. Stąd istnieje wiele czynników, które mogą przyczynić się do bólu pleców. Jeśli odczuwasz ból pleców następnego dnia, to zadajesz pytanie sobie, czy to jest normalne, czy takie coś powinno wystąpić i teraz dostaniesz odpowiedź. Jeśli dzień później wstałeś z ostrym bólem pleców i odczuwasz ograniczone zakresy, nie jest to normalna reakcja po martwym ciągu. Ale raczej nie jest to poważna sprawa, możemy poprzez obserwację swoich objawów ocenić, czy jest to coś poważnego, czy mniej poważnego. Jakie są poważne objawy? To jak? Drętwienie nóg, ból w nogach, zmiany czucia w okolicy narządów płciowych, silny ból głowy, niewyraźne widzenie, utrata wzroku, trudności w kontrolowaniu jelit czy tam pęcherza moczowego. Jeśli nie doświadczasz takich właśnie objawów, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten ból może minąć po kilku dniach bądź kilku tygodniach. Pewnie nieraz wykonałeś ciężki trening np. barków, klatki piersiowe czy bicepsów i odczuwałeś bolesności mięśniowe dzień później. Takie odczucia mogą utrzymywać się od 24 do nawet 72 godzin. Jest to normalna sprawa i takie coś może wystąpić też po treningu martwego ciągu w dolnych rejonach kręgosłupa. Ale po jakim treningu taka bolesność może być największa? Przede wszystkim, gdy masz wydłużoną fazę ekscentryczną, czyli w tym przypadku opuszczania. A w drugim przypadku, gdy dawno nie wykonywałeś martwego ciągu, wracasz do niego, wtedy masz nowy bodziec i nowe uszkodzenia mięśniowe, nowe bolesności mięśniowe dzień po. Wtedy nie panikuj, nie mów, o, wróciłem do martwego ciągu, znowu mnie boli, nie będę go wykonywać. Każda zmiana ćwiczenia, każde nowe ćwiczenie, każda zmiana na inną wariację ćwiczenia może skończyć się tym, że dostaniesz nowy bodziec i nowe bolesności mięśniowe. Ale wracając do ruchu ekscentrycznego, ten ruch polega na tym, że mięsień jest obciążony podczas jego wydłużania, co przyczynia się do tego, że te właśnie uszkodzenia mięśniowe mają większą skalę w przypadku, gdy ruch w fazie ekscentrycznej jest mocno wydłużony. Ale jeśli występuje taka sytuacja, że wykonujesz za każdym razem martwy ciąg i odczuwasz ból, bolesności mięśniowe, to znaczy, że jest tutaj coś nie tak. Jeśli zlokalizowałeś swoje miejsce bólowe, czy to jest górny odcinek, środkowa strefa, czy dolna strefa, no musimy wziąć pod uwagę takie czynniki jak twoje programowanie, twój plan treningowy oraz oczywiście technikę. Są więc typowe błędy techniczne, które mogą sprowokować większy ból dzień po treningu martwego ciągu. Ale zanim przejdziemy do techniki oraz do programowania, zobaczymy, co mówią badania na temat treningu martwego ciągu w przypadku, gdy ten ból kręgosłupa występuje dość długo. I mamy pierwsze badanie z 2015 roku, gdzie analizowano wpływ 16-tygodniowego rutynowego treningu oporowego na ciężar ciała u pacjentów z bólem dolnej części pleców. I jaki był efekt tych badań? O ponad 70% zmniejszył się ból oraz wzrosła ocena jakości życia. Mamy kolejne badanie też z 2015 roku, gdzie brały udział osoby, które miały minimum 3 miesiące bólu dolnej części kręgosłupa. I też podzielono tutaj na dwie grupy. Jedna grupa wykonywała martwy ciąg, a druga wykonywała ćwiczenia mniej wymagające o niskim obciążeniu. I w obu przypadkach stwierdzono mniejszą intensywność bólu, wzrost siły i wytrzymałości mięśniowej. I również stwierdzono, że martwy ciąg w połączeniu z innymi ćwiczeniami bardziej indywidualnymi, specyficznymi daje jeszcze lepszy efekt w przypadku rehabilitacji. Szczególnie u osób, które w teście Beringa-Sorensena odczuwają mniejsze natężenie bólu, mają lepszą siłę, wytrzymałość kręgosłupa odcinka lędźwiowego. A na czym polega ten test właśnie Beringa-Sorensena? Przede wszystkim możecie ten test wykonać praktycznie na każdej siłowni, gdzie jest tak zwana ławka GHT. I w takiej pozycji jak na zdjęciu, w pozycji neutralnej, utrzymujesz się jak najdłużej jest to możliwe. Jeśli nie jesteś w stanie utrzymać pozycji tułowia bądź pozycja kręgosłupa nie jest neutralna,
wtedy taki test jest zakończony. Niestety, ale też zły plan treningowy może przyczynić się do tego, że pojawi się ból kręgosłupa. Pierwszą rzeczą jest zbyt częsty trening. Tak, u osób zaawansowanych trenuje się nawet co 10-14 dni. Natomiast u osób początkujących, który pracuje na umiarkowanych ciężarach, raz w tygodniu wydaje się optymalną wartością. Jeśli na przykład w 6 tygodniu wykonałeś martwy ciąg na 200 kg na 5 razy i poszło dość lekko z zapasem na 2-3 powtórzenia, a za tydzień wykonałeś martwy ciąg na 205 kg, bardzo ciężko, ledwo podniosłeś 3-2 razy, znaczy, że zmęczenie już się mocno skumulowało i czas na deload. Jeśli też trenujesz martwy ciąg z małym ciężarem 2 razy w tygodniu, nie ma problemu, ale jeśli trenujesz ciężko i średnio ciężko, no może być duży problem regeneracyjny i będziesz odczuwał wtedy bóle dolnej części kręgosłupa. Czyli jeśli nie masz problemów technicznych, a odczuwasz ból z każdym kolejnym treningiem, może być to powiązane ze złym planem treningowym, a nie jakimś tam urazem czy tam kontuzją. Punkt pierwszy, ego lifting. Tak, jeśli przychodzisz na siłownię po to, aby pobijać za każdym razem swoje rekordy, co wiąże się z tym, że technika może być zła, skompensowana, wtedy ryzykujesz tym, że takie właśnie odczucia bólowe będą pojawiać się często. Punkt drugi, optymalizacja RPE oraz intensywności. Dla osób, które korzystają ze wskaźnika RPE, powinni bazować na seriach roboczych w okolicach 7 do 8,5. Natomiast dla osób, które korzystają z procentów ciężaru maksymalnego, wtedy 80-85%. Jeśli stosujesz się do tych zasad, to wtedy prawdopodobieństwo kompensacji techniki, złej techniki jest mniejsze, a wraz z tym odczucia bólowe będą rzadsze. Ponieważ każde podnoszenie powyżej 90% ciężaru maksymalnego wiąże się z tym, że ta technika nie będzie idealna. Oczywiście mowa tutaj o osobach początkujących czy średnio zaawansowanych, ponieważ zaawansowany truboista wie, jak dźwigać duże ciężary w optymalny sposób. Przykładowo, jaką może strategię wybrać, aby dźwigać duże ciężary, ale też w bezpieczny sposób i utrwalać technikę. W pierwszej kolejności wykonuje rampę na przykład na 3 powtórzenia, osiągając RPE 8, zaczynasz zmieniać strategię. Na jaką? Cofasz o 10% ciężar i wykonujesz 3 serie po 3 powtórzenia. I pod wpływem zmęczenia RPE będzie takie same jak w przypadku większego ciężaru, natomiast dzięki temu będziesz miał odpowiednią ilość serii, odpowiednią objętość, aby ten trening był efektywny. To dzisiaj wszystko. Mogę zrobić podobny odcinek w kontekście przysiadu, ale pod warunkiem, że będzie tutaj 3000 łapek w górę. Pamiętajcie o udostępnieniu materiału, bo wtedy statystyki są tutaj lepsze, no i łapy nie ma.